Mikrofon tutaj. Witam bardzo gorąco, moi drodzy, przed 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy gotowi i to bardzo mocno w blokach startowych w zupełnie nowym miejscu. Witam na Boniach PGE Narodowego, a więc to tutaj będziemy grali dla Was przez cały dzień, przez całą niedzielę. Będziemy razem z Wami w tym studio od godziny 10, ale już zapraszamy w sobotę od godziny 8, nawet 25, pierwsze wejście, ale zapraszamy wszystkich już w sobotę od godziny 10. Wszystkie aktywności będą uruchomione i będą z Wami do godziny 20, a niedziela do godziny 24. Kończymy o 22 naszym koncertem, ale będziemy jeszcze tu w środku do godziny, myślę, 23.30, może z minutkami, tak aby zakończyć dzień jakoś najbardziej aktualnym wynikiem naszej zbiórki, tym razem płuca po pandemii. Szanowni Państwo, po raz 32, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, będziemy razem, aby pomóc polskiej medycynie, aby pomóc tym ludziom, którzy potrzebują dobrego sprzętu, a nasza ekipa, czyli nasza fundacja stwierdziła, że tym razem chcemy poświęcić ten czas, aby zająć się naszymi płucami po pandemii. I jest to problem nie tylko nasz, polski, ale jest to problem całego świata. Tam, gdzie pandemia zbierała swoje żniwo, tam, gdzie pandemia panowała, okazuje się, że ten czas po pandemii jest także trudny dla nas, a więc nasze płuca zostały nadwyrężone, nasze płuca zostały wystawione na ogromną próbę i nie każda ta próba skończyła się szczęśliwie. Ale teraz możemy spokojnie, dzięki wszystkim tym, którzy są naszymi ekspertami, pochylić się nad tym tematem, zmierzyć się z tym tematem i już wiemy, jaki sprzęt będziemy chcieli kupić. O tym będziemy mówili podczas naszej transmisji niedzielnej i myślę, że także Państwo razem z nami oglądając nas, będziecie śledzili to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ponieważ gra z nami cały świat. Ale jeszcze na chwilę chciałbym, abyśmy podsumowali to, co się wydarzyło w zeszłym roku. Cały zeszły rok, czyli kiedy walczyliśmy z sepsą, nasze wielkie billboardy zapowiadały, że wygramy z sepsą, że chcemy wygrać z sepsą, że przegonimy to zło i jeżeli chodzi o nas, czyli o fundację, czyli o wszystkich tych, którzy wspierali nas podczas tej akcji, wygraliśmy z sepsą. Sprzęt już pracuje, ten sprzęt pracuje w 153 miastach, a więc jest w 208 placówkach szpitalnych, w laboratoriach, gdzie ultra nowoczesny sprzęt spowodował między innymi chyba najważniejszą rzecz. Skrócił czas diagnozy. Kiedyś to potrafiło trwać 72 godziny. Urządzenia, które dzisiaj pracują w tych laboratoriach, stawiają diagnozę bardzo ważną, jak leczyć pacjenta w ciągu 4 godzin 40 minut. A więc jest to postęp ogromny. Dzięki temu, że mogliśmy kupić najlepszy sprzęt, sprzęt, który fantastycznie działa i który myślę, że będzie cudownie leczył nasze zdrowie i ratował życie. Podsumujemy za moment to, co się wydarzyło podczas ubiegłorocznego całego roku, kiedy ruszyliśmy z finałem, a potem kiedy byliśmy razem i realizowaliśmy to wszystko, o czym mówiliśmy. A ja zaproszę tutaj do nas, na te bardzo wygodne krzesełka, nasz zarząd, Lidia Niedźwiecka-Owsiak, czyli to jest dyrektor do spraw medycznych. To właśnie Dzidzia przez cały rok ze swoim zespołem pracuje. Proszę bardzo, zasiąść. Pracuje na tym, aby ten sprzęt został prawidłowo kupiony i aby dojechał wszędzie. Piotr Burczyński, pan profesor Piotr Burczyński, członek zarządu oraz pan profesor Bogdan Maruszewski, wiceprezes zarządu fundacji. Prezesem jestem ja. Tak. Proszę siadać. I w takim razie, szanowni Państwo, oddajmy głos na chwilę temu finałowi, który był rok temu. Bardzo proszę, materiał filmowy. W ramach 31. finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupiła 504 urządzenia, jedno z nich widzą Państwo za moimi plecami, za kwotę ponad 210 milionów złotych, które trafią do 208 laboratoriów mikrobiologicznych w szpitalach na terenie całego kraju. Sprzęt, który został kupiony, ma przede wszystkim przyspieszyć diagnostykę sepsy i sprawić, że będzie ona bardziej precyzyjna. Czyli taka klasyczna diagnostyka mikrobiologiczna sepsy trwała
72 godziny, czasami nawet dłużej w przypadku niektórych drobnoustrojów. Natomiast dzięki nowemu sprzętowi tę diagnostykę będzie można przyspieszyć nawet do 3 do 5 godzin. Można powiedzieć, że jest to rewolucja, jeśli chodzi o diagnostykę sepsy, ponieważ pozwoli to na zdecydowanie szybsze niż do tej pory włączenie terapii celowanej. Jako mikrobiolodzy jesteśmy niezmiernie wdzięczni Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za te zakupy. To jest pierwszy raz, kiedy ktoś pomyślał o tym, że diagnostyka mikrobiologiczna ma znaczenie. Bardzo, bardzo dziękujemy Wielkiej Orkiestrze. Też bardzo, bardzo dziękuję wszystkim laborantom, wszystkim lekarzom, którzy z tego sprzętu już korzystają. Nigdy nam się nie udało tak dużo sprzętu kupić w tym samym roku, kiedy graliśmy. Za to jeszcze raz wielkie dzięki dla naszego działu medycznego, dla całego twojego działu, czyli wszystkich dziewczyn, które fantastycznie pracowały, aby zrobić tyle konkursów ofert, bo to dzięki konkursom ofert kupujemy sprzęt, który jest sprawdzony, kupujemy jakość, nie cenę, sprzęt, który świetnie zdaje później egzamin. Szanowni Państwo, kiedy rozpoczęliśmy konferencję, na naszym koncie, a jeszcze nie zaczęliśmy grać oficjalnie, już jest wirtualnie, bo to są pieniądze deklarowane, 36 474 399 zł. Zajrzałem do historii, podobne pieniądze, 32 miliony, były wynikiem 16 finału. A więc to pokazuje, jak bardzo macie do nas zaufanie, jak bardzo wiecie o tym, co robimy, jak to jest bardzo przejrzyste, czytelne, dotykalne i to jest efekt naszej pracy corocznej, konsekwentnej. Nigdzie nie robimy żadnych sytuacji, które by was zadziwiały. Nie jesteśmy w tym, co robimy, gwałtowni, nie zmieniamy zasad. Zasady są te same. 1685 sztabów, 120 tysięcy wolontariuszy, nie tylko w Polsce, na całym świecie, w tym dwa bieguny, a więc i północny, i południowy, gdzie też gramy wszyscy razem. Gramy w strefie równikowej, gramy na wszystkich kontynentach. 120 tysięcy wolontariuszy, dla których przygotowaliśmy prawie 200 tysięcy skarbonek. Nie tylko dla nich, bo jak sami wiecie, te skarbonki można też zobaczyć w różnych instytucjach, w sieciach handlowych i to jest też kolejny fenomen, a więc sieci handlowe, które konkurują ze sobą. Tym razem wszystkich razem, ekumenicznie jakby zbieramy do kupy, jesteśmy razem, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Sztaby zagraniczne, jak zwykle zacznie grać Australia, Melbourne, Sydney, później tak jak Nowy Rok, będziemy lecieli przez cały glob, aby ruszyć także u nas, czyli 8.25, pierwsze wejście antenowe u naszego nadawcy, czyli TVN. Grupa Warner Bros. Discovery. Bardzo się cieszymy, że wypracowaliśmy super system, który trafia do wszystkich, bo to i TTV, TVN24, TVN. My także jesteśmy po raz pierwszy na TikToku. Będziemy non-stop i oczywiście nasze strony internetowe będą pokazywały to, co się dzieje. Każdy, kto chce przekazać wiadomość, to był ten moment, żeby pokazać piękny kubek z trzema łóżkami. Z bardzo gorącą herbatę i to herbatą, i to jest nasz patent, żeby dostać, otrzymać, wziąć herbatę i sobie zwilżyć gardło. Bardzo dziękuję. Wszystkie te grupy, wszystkie medialne firmy, które chcą z nami pracować, muszą się u nas zaakredytować i my jakby oddajemy ten ogromną przestrzeń zaufania, że to, co dziennikarze będą rejestrowali, kamery, będzie także jeden do jednego przekazywane tym, którzy będą chcieli nas oglądać. Opinie zostawmy tym, którzy będą nas oglądali, ale z tą ogromną wiarą, że będzie to rzetelnie pokazane. Cieszymy się bardzo, że także w tym roku po raz pierwszy od 8 lat telewizja publiczna będzie razem z nami, a więc także będzie tutaj obecna i telewizja publiczna, której za zgodą TVN przekazaliśmy sygnał otwarcia, potem światełko do nieba i sygnał zamknięcia, więc będą razem tutaj z nami w studio. Co do reszty pracy, zapraszamy, aby całą tę przestrzeń, która będzie tu obok nas, była zagospodarowana kamerami, dziennikarzami, mikrofonami, aby oddać to, co się tutaj będzie działo. Także rzecz niezwykła, wspaniała i która powoduje, że mówimy o czymś normalnym jako wielkim wyzwaniu, takim jak niemalże przystąpienie do Unii Europejskiej. Służby mundurowe wróciły do nas. Naprawdę to bardzo przeżywamy my, fundacji, niezwykle. Myślę, że i także służby mundurowe też to przeżywają, ponieważ 8 lat
z różnych powodów i nie będziemy się w to już tutaj zagłębiali, szkoda czasu. Ważniejsze jest to, że jesteśmy ze sobą, że znowu gramy. To są tak samo rodzice, których dzieci zbierają pieniądze, których dzieci mają wklejone wklejkę, żeby było badanie słuchu. A więc to jesteśmy my wszyscy, obywatele. Cieszymy się, że w tym wszystkim także osadzeni grają razem z nami, grali, przesłali swoje prace. Te prace są nawet tutaj wystawione, pokazujemy je i w pewnym momencie to się odcięło, to się oderwało. No nic gorszego, to właśnie na tym polega, że jeżeli ktoś nabroił, wpadł w tarapaty, no to też ma ten moment szansy, żeby wrócić do nas, żeby pokazać, że jego przesłanie jest też pozytywne, że chce być w tym społeczeństwie w sposób normalny, w sposób właśnie nie wpadający w różne kłopoty. To także do nas wróciło. Także bardzo, bardzo dziękujemy, że możemy je grać. Wszystkie te służby mundurowe, żebym nikogo nie pominął, ale będziemy je wymieniali podczas finału. Cieszymy się bardzo, że Komenda Główna Policji w osobie pana komendanta także będzie do dyspozycji dla nas w sposób bardzo praktyczny, rzeczowy, czyli komunikaty na temat tego, co się dzieje w Polsce. Kiedyś tak było. Kiedyś to było bardzo normalne, że opowiadaliśmy sobie, że czuwamy nad bezpieczeństwem wszystkich 120 tysięcy wolontariuszy, bardzo często bardzo młodych ludzi. Ci, którzy nie mają 18 lat, są pod opieką osób dorosłych, pełnoletnich, rodziców, ale pamiętajcie Państwo, że to jest dla nich niezwykły dzień, niezwykle ważny i pokazanie, że żyją w bezpiecznym kraju, że żyją w kraju, w których nie spotka im nic złego. Że mogą oddać swoją energię po to, żeby marznąć, ale żeby także tworzyć rodzinę i tą potęgę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest niezwykle czymś ważnym, a więc zróbmy wszystko, żeby było bezpiecznie, żeby było serdecznie, żeby było miło. Wszystkie te służby mundurowe będą obecne w ogromnej ilości spotkań, koncertów, pikników. I to jest właśnie coś, co je zawsze ubarwiało, a więc zapach grochówki wojskowej, obecność tych wszystkich służb ze swoimi pomysłami, które mają dla nas, aby ten czas jak najlepiej spędzić. Więc znowu wróci do nas Straż Pożarna ze swoimi pięknymi samochodami, żeby każdy mógł dotknąć, wejść, obejrzeć. Także wróci Wojsko Polskie, także będzie policja nie tylko w tym momencie, kiedy jest na ulicach, patroluje, patrzy, ogląda, a także pokazuje, jak pracuje, czym pracuje, czego używa do swojej pracy. To wszystko tworzy naszą takie miasto bezpieczne. Oczywiście Straż Miejska, która zawsze z nami była i za to im bardzo dziękujemy, także będzie razem z nami w swoich aktywnościach. Tutaj u nas na Błoniach PGE Narodowego już w sobotę od godziny 10 możemy być ze sobą i będziemy tutaj przez cały czas. I tak jak powiedziałem, te służby będziemy wymieniali. Jest ich tak dużo, że wymieniłem tylko kilka, ale o wszystkich będziemy mówili, będziemy tutaj gościli tutaj u nas w środku podczas naszej całej transmisji w niedzielę. W niedzielę także będziemy gościli polityków, szanowni Państwo, i to także jest niezwykle ważne. Politycy są nam potrzebni do tych wszystkich naszych rzeczy, które robimy na co dzień. A więc jest nam potrzebna nowa pani minister zdrowia, bo chcemy jej zadać pytanie, już jej zadaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, aby te laboratoria, które wam pokazaliśmy, mogły pracować spokojnie. Żeby mogły pracować spokojnie, muszą mieć spokojne finansowanie na materiały zużywalne. Mało tego, trzeba zmienić kilka procedur, aby te materiały zużywalne kupować w realnych cenach, a nie w cenach, które już są nierealne i wtedy szpitale się boją, czy będą mogły to kupować przez cały rok. Będziemy także pani minister zdrowia zadawali pytania o ten najbliższy finał, w jaki sposób możemy współpracować razem. Będziemy także do pani ministra, żeby nie zrobił błędu edukacji, oświaty. Będziemy zadawali pytanie i będziemy ją prosili, aby prowadzić obowiązkową naukę pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Robimy to od 17 lat, a w Warszawie, Bielany, Śródmieście oraz Białołęka zrobiły to od tego roku szkolnego. Idzie jak burza, dzieciaki się uczą świetnie. To tylko 12 godzin w ciągu roku, więc będziemy o tym rozmawiali. Będziemy rozmawiali z panem ministrem do spraw kontaktu z Unią Europejską.
mówmy o tym, że mamy najpiękniejszy festiwal świata. Niech pan minister namówi swoich kolegów i koleżanki z Unii Europejskiej, aby także mówili o swoich festiwalach na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. Jest o czym mówić, dlatego to miejsce jest także ważnym, aby wrócić do normalnej, obywatelskiej dyskusji, która zajmuje nas. A więc nie kłótnie, nie szarpanie się, a więc mówienie o tym, co będzie jutro, co będzie pojutrze, w jaki sposób ten wysiłek nasz może być przekuty na coś bardzo ważnego, bardzo takiego zdecydowanie realnego, dotykalnego. Nie chcemy nic z tego, co robimy, szanowni państwo, stracić. I nic nie tracimy. Te 8 lat, które sobie każdy oceni po swojemu, w jakim miejscu swojego życia jest, co się w jego życiu wydarzyło. Przez te 8 lat my zebraliśmy więcej niż przez pozostałe lata, kiedy pracowaliśmy w systemie zupełnie innym, kiedy jeszcze byliśmy związani z telewizją półpubliczną. Nie oceniam, czy była gorsza, czy była lepsza. W telewizji półpublicznej powstała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ktoś z tego zrezygnował. Szkoda, bardzo szkoda, bo to jest telewizja samej nazwy, nasza. Ale tych 8 lat nie zmarnowaliśmy nawet jednej minuty, nawet jednej złotówki, nawet jednego grosza. Przez te 8 lat pokazaliśmy społeczeństwu i pokazaliśmy Polakom, że ich wysiłek parodniowy, jednodniowy, kilkumiesięczny, bo się przygotowują do tego, aby zrobić finał, nie poszedł na marne. Nie straciliśmy niczego. Nie kupiliśmy złego sprzętu, nie handlowaliśmy, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, z handlarzem broni. Robimy to w sposób przejrzysty, bardzo uczciwy, bardzo profesjonalny. I na końcu, szanowni państwo, czy ktoś z was słyszał o tym, że ze sprzętu, który kupiliśmy, a kupiliśmy prawie 73 tysiące urządzeń, czy któreś z tych urządzeń były źle kupione, nie zdały egzaminu, leżą gdzieś na złomowisku albo nie są w ogóle używane, czy chociaż jedna złotówka z prawie 2 miliardów, które wydaliśmy na ten sprzęt, została zmarnowana? Na tym właśnie to polega, że możemy powiedzieć, każdy potrafi to zrobić u siebie. Każdy. Każde ministerstwo, każdy polityk, który nas reprezentuje i reprezentuje nasze pieniądze, nasze podatki, bo to są to pieniądze publiczne, my mamy pieniądze społeczne. Niech się uczy od nas, niech się uczy od nas wszystkich, że to można zrobić, że można zadziwić świat, że w tym miejscu, a na chwilę później państwu pokażemy, że to studio jest przepiękne, cudowne, na Błoniach, czyli na miejscu, gdzie trzeba wszystko przywieźć, można zrobić studio, z którego można byłoby swobodnie pokazywać wręczenie Oscarów albo robić jakieś największe pokazy na świecie. Robimy to w Polsce, robimy to nowocześnie, robimy to w pięknym kraju i wracając do finału, robimy to w kraju, gdzie się wszyscy do nas przyłączyli. Ilość firm, instytucji, które są z nami. Proszę zrozumieć to, że być może jest to sprawa marketingowa. Firma mówi, dobra, gramy, bo to będzie fajnie pokazane. Ale uwierzcie mi, gdybym zapytał was, każdego z was, nawet z dziennikarzy, proszę mi wymienić szybko 10 firm, które są związane z naszym finałem. Nie byłoby to łatwe. Nikt nie odcina kuponów tylko po to, żeby się pokazać. Nikt się nie reklamuje tylko po to, żeby się zareklamować. Ta gorąca herbata istotnie nam pomaga. Ta gorąca herbata pomaga, że dzięki temu, że jest z nami gorąca herbata, że są z nami te firmy, które pokazujemy, których logotypy są państwu przedstawione, pomaga nam to wszystko zorganizować. Poczuj smak. No, nie będę lokował produktu. Pozwala nam to wszystko zorganizować. Nie bierzemy pieniędzy z puszki, bo nie możemy. Mamy bardzo określoną moc swoich wydatków. Możemy za to wydrukować 47 milionów serduszek. Ale nie możemy z tych pieniędzy wydać na nic, co tutaj wisi, na nic, co tutaj stoi. Na ten wielki namiot, który tutaj postawiliśmy. Nie możemy wydać pieniędzy z tych, które zbieramy do opuszki. W związku z tym miejcie też sobie ten obraz, żeby przeciwstawiać się wszelkiego rodzaju hejtom, które właśnie wymyśla takie sytuacje. To nie jest lot młodzieży, za które płaci system. Albo później, jak się okazuje, właśnie nie płaci. To nie jest czyhanie na to, że z pieniędzy publicznych możemy coś wziąć, żeby zrobić to jeszcze więcej, jeszcze ładniej. Ale zależy nam na tym, żeby to zrobić bardzo pięknie. Żebyście przyjechali na nasz najpiękniejszy festiwal świata, który w tym roku będzie pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia. I na ten festiwal także musimy znaleźć pieniądze. Gdyby było inaczej, to byście się o tym dowiedzieli.
To nie jest tak, że możemy to gdzieś schować pod dywan i mówić, że żyjemy w jakimś innym wątkiem. Robimy wszystko, aby to było profesjonalne, piękne, wielkie, ładne, kolorowe i tak się będzie zaczynał nasz finał. Finał zaczynamy 8:25 i to będzie pierwsze nasze wejście na antenie TVN-u, a także tych stacji, które się jeszcze przyłączą i będą mogły transmitować i pokazywać, co się dzieje. A później regularnie będziemy się pokazywali, ten cały rozkład jazdy będziecie Państwo znali, będzie on pokazywany, ale uwaga, cały czas jesteśmy na naszej stronie facebookowej, cały czas, non stop, jesteśmy w internecie, a więc możecie nas oglądać i tutaj mamy dwóch prowadzących, oprócz mnie, który będzie biegał, oprócz całej naszej fundacji, będzie jeszcze Ola i Hodor, to oni będą gospodarzami tego miejsca, żebym ja mógł odpocząć, a oprócz tego TikTok, pierwszy raz, będzie także pokazywał wszystko, co się dzieje. To miejsce jest otwarte dla wszystkich, a więc wystarczy stanąć w kolejce, chwilę postać, wejść tutaj do nas, do studia. To nas też różni od wszystkiego, co się dzieje na świecie. Scenariusz jest i ten scenariusz jest dwa razy grubszy od tych kartek, które trzymam, ale ten scenariusz jest pewnego rodzaju porządkiem, co się tu w tym studio będzie działo. Reszta należy do was, czyli do ludzi, którzy wchodzą, którzy będą tutaj stworzyli publiczność, aby się wszyscy czuli jak najlepiej i ustąpili miejsca kolejnym, którzy będą wchodzili do nas i będą razem z nami przez cały czas w tym studio. Porządku pilnuje z naszej strony pokojowy patrol, a więc osoby, które pracują z nami od 30 prawie dwóch lat. Są to ludzie, którzy przeszli nasze szkolenia w naszym centrum szkoleniowym w Szadowo-Młyn. A więc są to ludzie bardzo dobrze przygotowani, profesjonalnie. Wszyscy, których tutaj zobaczycie w niedzielę w czerwonych koszulkach, są po naszym festiwalu, a więc są po takim chrzcie, a niektórzy są z nami po raz 30. W związku z tym to są ludzie, do których możecie się zwracać o wszelką pomoc. Czerwona koszulka, bardzo wyraźne. Żółta koszulka to jest lider. On ma łączność, w związku z tym, jeżeli się coś stanie odpukać, puk, to wtedy do tej osoby możecie się zgłosić, aby ta pomoc przyszła do was jak najszybciej. Zresztą zgodnie ze wszystkimi przepisami, to całe miejsce jako impreza masowa obrędowana jest wszystkimi tymi zasadami, które są związane z imprezą masową. A więc szpital polowy, a więc lekarze, nasi wolontariusze, ale także opieka zdrowotna, czyli służba zdrowia, także sztab dowodzenia, w którym jesteśmy my, jest oczywiście policja, jest straż pożarna, jest straż miejska, aby przez cały czas reagować na to, co się może wydarzyć. Ale to Państwo jesteście dla nas najlepszą opieką. To Państwo też zwracajcie uwagę, jeżeli coś się dzieje nie tak, a jeżeli jakiś armagedon pogodowy, wtedy wszyscy musimy o siebie dbać. O godzinie 12 w niedzielę rusza nasz bieg. Policję z cukrzycą. Niezwykle ważny moment. Po raz 18 będziemy biegli. 5 kilometrów. Przepraszamy z tego miejsca wszystkich, którzy w Warszawie na chwilę może będą mieli kłopot taki motoryzacyjny. Biegniemy mostem świętokrzyskim, tam robimy rogala, wracamy. Będzie to pięknie wyglądało. I proszę pamiętać, to jest bieg niezwykle ważny, bo on mówi o jednej rzeczy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Cukrzyca tutaj siedząc, statystycznie ileś osób ma jedynkę, a więc się z nią rodzi. Ileś osób ma dwójkę, albo na nią pracuje, albo tak się po prostu potoczyło jego zdrowie. My tym biegiem zbieramy pieniądze przez sprzedaż 5000 pakietów analogowych, 5000 wirtualnie, aby prowadzić program dla kobiet, które mają cukrzycę jedynkę, pragną mieć dziecko i od nas dostają pompę ze wszystkim, co jest w tle. Materiały zużywalne, wszystko to, co jest używane podczas takiej terapii. Na czas planowania, na czas ciąży i na czas macierzyństwa. A więc prawie na 2 lata taka pompa jest kobietą, najlepsza na świecie, nie będę lokował produktu, ale dzięki temu rodzi się zdrowe dziecko, mama też przechodzi spokojnie, bardzo spokojnie cały ten czas planowania ciąży i macierzyństwa. I po to jest ten bieg, żebyśmy sobie uzmysłowili, że organizacje pozarządowe są po to, aby takie wąskie bardzo sytuacje, bo to nie jest masowa sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, w tym przypadku i chcących urodzić dziecko, my możemy to najlepiej załatwić, najtaniej, najszybciej. System nawet w Stanach Zjednoczonych albo w innych krajach, bogatych krajach, też czeka na to, że to zrobi instytucja typu
fundacja, bo robi to najlepiej. W naszej fundacji pracuje 70 osób. Nieraz trochę więcej, nieraz trochę mniej. Plus tak zwani krasnale, czyli wolontariusze. Jeżeli ktoś u nas był w fundacji, to widział ten ruch ludzi, którzy się zgłaszają, podnoszą rękę do góry, przyjeżdżają do nas na 3 miesiące, 4 miesiące, aby z nami pracować. 70 osób. Szanowni Państwo, to jest także firma Złoty Melon, która musi na siebie zarobić, która musi, aby się utrzymać, musi zarobić. Jestem szefem tej firmy, jestem prezesem tej firmy i muszę na swoją pensję samemu zarobić. Ale to jeszcze raz podkreślam, 70 osób. I nie chcę być więcej. To nie jest to, że mówię 70, bo chcielibyśmy, żeby było dwa razy tyle. Nie. Jest to ta ilość osób, która spokojnie, oprócz tego, że robimy finał, gdzie jesteśmy tutaj wszyscy z rodzinami, też to mile przeżywamy, to także, uwaga, przez cały rok pracujemy. Przez cały rok są dzieci badane na przesiewałowe badanie słuchu. Przez cały rok działa intensywna terapia noworodka. Przez cały rok pracują szpitale. Jeżeli jest na sprzęt, to czyli pracujemy 365 dni w roku. Dbamy o to, aby ta nasza praca była jak najbardziej wydajna, jak najbardziej doskonała i na końcu przynosiła super efekty. Dlatego płuca po pandemii, jeżeli będziecie razem z nami, chcemy kupić sprzęt, mówiąc z grubsza, do diagnostyki, do leczenia i do rehabilitacji. Najczęściej będzie to odnowienie sprzętu starego, który jest zużyty i który trafi do 15 placówek dziecięcych, 49 dla dorosłych. To jest taka wstępna nasze rozeznanie. To się może zmienić o jakieś tam pojedyncze oddziały, może więcej, ale generalnie, szanowni Państwo, chcemy kupić sprzęt, który zajrzy do tych płuc, doskonale je zdiagnozuje, a następnie rozpocznie natychmiastowe leczenie. I jeszcze do tego dochodzi problem dzieci, które były odizolowane od szkoły, a więc jakby nie były w tym całym, mówiąc kolokwialnie, systemie wszystkich chorób zakaźnych, tego, na co my rodzice przeżywaliśmy, że dziecko przynosi ze szkoły, z przedszkola i tu jest wymienianie ileś chorób. Dziecko takie odizolowane także weszło w taki inny system odpornościowy. O tym będziemy mówili. I na końcu bardzo ważna rzecz, czyli to, co jest wokół nas, zanieczyszczenie, to także ma ogromny wpływ na to, co się dzieje z naszymi płucami. I znowu tutaj także politycy mile widziani, żeby powiedzieli, o czym będą myśleli w najbliższym czasie, jak będą próbowali to zmienić, jak będą próbowali wpłynąć, aby to powietrze obok nas było jak najbardziej czyste. I proszę Państwa, na końcu, zobaczcie, ja coś pominąłem chyba, ale na końcu, szanowni Państwo, to, co tutaj widzicie przede mną. Wczoraj miałem Lewandowskiego w ręku. No wygląda naprawdę zjawiskowo, ale nie z koszulką. Koszulka jest osobno, z podpisem wszystkich graczy Barcelony, ale sam miedziany Lewandowski wygląda fantastycznie. To są rzeczy na nasze licytacje. Zaglądajcie, bo są tutaj rzeczy wzruszające. Są rzeczy, które przyszły do nas dosłownie z ostatniej chwili. Rękawice Kuleja. Są rzeczy, które zostały przywiezione z Przemyśla. Gonia z pokojowego patrolu przywiozła nam kawałek gąsienicy z czołgu Renault, który bronił w 1939 roku naszych granic. I niesamowita. To są, proszę Państwa, eksponaty, które są niezwykle wartościowe. To są po prostu rzeczy, które dla kolekcjonerów, dla tych, którzy uwielbiają sztukę, ale także, którzy uwielbiają ciekawostki. Dosłownie to też trzymałem w ręku. To jest drut kolczasty z granicy między dwoma Koreami. Ja bardzo często mówię o tym, że na naszych oczach upadł mur berliński. To jest nieprawda, że są dwa państwa niemieckie. To się okazało nieprawdą. Nieprawdą jest, że są dwa państwa koreańskie. To kiedyś runie. To nie ma tutaj siły, żeby pan Rakieta był tutaj jakimś szefem czegoś, bo nie. Chyba to nie jest szef kraju, który powinien żyć w takich zupełnie innym świecie. To także jest przypomnienie, że nie mamy dwóch krain pod tytułem Polska. Mamy jedną krainę, mamy jedną Polskę i ta Polska będzie w dniu finału zbierała ze wszystkimi dla wszystkich. W związku z tym, jeżeli gracie z nami, wielkie dzięki. Jeżeli nie gracie, nie przeszkadzajcie. My nie pochylamy się nad tym, nawet nie chcemy tracić czasu nad jakimiś przemówieniami do was.
ten sprzęt będzie także pracował dla tych, którzy nas hejtują. Nie wybiera, sprzęt nie patrzy, nie ma żadnego miernika, nie ma żadnego papierka lakmusowego, który powie, a ty nie lubiłeś fundacji, to nie będziesz z tego korzystał. Ten sprzęt jest dla wszystkich. Po raz drugi będziemy grali dla małych i dla dużych, w związku z tym gramy dla wszystkich. Stworzyłem na finałówkę, szanowni państwo, to są jeszcze będzie przez chwilę przepyszna finałówka, tylko 2 złote kosztuje i tutaj będzie jedno lokowanie produktu. Piekarnia Lubaszka, która nam to zrobiła rok temu, przepyszna, o dobrym współczynniku glikemicznym i tak dalej, pyszności bułeczka. Piekarnia chętnie daje przepis. Jeżeli ktoś ma piekarnię na całej kuli ziemskiej, może wziąć ten przepis, upiec, kosztuje 2 złote, całe pieniądze idą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Znawcy sztuki, mamy przepiękne obrazy, artystów, którzy przeznaczyli swoje obrazy, sam biorę udział w tych licytacjach, rzadko mi się coś udaje, bo te sumy są niezwykłe. Znawcy muzyki, a więc mamy chociażby gitary od Skorpionsów, podpis pisaną od Darka Michalczewskiego. No przychodzą do nas rzeczy tak cenne, tak niebywałe, że aż trzymamy je z taką ostrożnością w ręku. Oczywiście złote karty telefoniczne. Widziałem na moment Wojtka Smarzowskiego, który przekazał swoje wszystkie filmy, a nawet jeden bootleg z Chin. Powiedział, jak ktoś nie jest butlegowany w Chinach, to znaczy, że nie istnieje. Miał i w oryginalnej walizce, chyba sprzed II wojny światowej. Moi drodzy, i teraz chciałbym jeszcze zaprosić tutaj na tą scenę naszych gości, bo już chyba wszystko powiedziałem i kartki mi tutaj o tym przypomniały i chyba wezmę tak, jak tutaj mamy. Także ja bardzo zapraszam i dziękuję bardzo pani Renata Kaznowska, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Pani Renato, bardzo serdecznie zapraszam, witam serdecznie. Ja tylko powiem, że chciałem bardzo podziękować, ponieważ w Warszawie i tak jak w wielu miastach, gdzie jest samorząd wybrany przez obywateli, gra się bardzo dobrze, że Warszawa dzięki temu, że mogliśmy grać pod Pałacem Kultury, było coś niebywałego, ale tam już nie ma miejsca, absolutnie cieszymy się, że znaleźliśmy nowe miejsce, ale obiecujemy, że będzie kolorowo, że będzie fajnie, pogoda ma być nawet słoneczna. Będziemy starali się zrobić jak najmniej bałaganu takiego, który by coś zatrzymał, coś by tam zmienił w komunikacji, ale z drugiej strony obiecujemy, że Warszawa, Ławiacy będą się cudownie bawili, że już od soboty super, super dużo działań, no i niedziela już jest dla was, dla Warszawy. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Warszawa na pewno będzie piękna, barwna, kolorowa i, Jurku, bezpieczna. Myślę, że możemy to zagwarantować. Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od samego początku i gramy na bardzo wielu instrumentach. Ten podstawowy, o którym już Jurek wspomniał, to jest właśnie ta sfera organizacyjna. W tym dniu przede wszystkim, i chcę o tym przypomnieć, transport publiczny jest nieodpłatny dla wolontariuszy w Warszawie. Mamy na pokładzie wszystkie służby porządkowe, przede wszystkim Straż Miejska. I ta druga warstwa to taka osobista. Bierzemy udział i organizujemy również liczne licytacje. Pan prezydent Rafał Trzaskowski wystawił głośnik sali kongresowej. Wyjątkowy, on tu gdzieś jest. Zapraszam do licytowania. Ja z kolei wystawiłam spacer po sali kongresowej i po całym Pałacu Kultury, poczynając od piwnic aż po zegar, czyli 40 piętro Pałacu Kultury. Znam ten budynek bardzo dobrze, więc będę państwa przewodniczką. Zapraszam do licytowania. I bardzo, bardzo wiele różnych licytacji, instytucji, naszych spółek, współpracowników, więc bardzo do tego zachęcam. I muszę też to powiedzieć, że Warszawa też jest beneficjentem tego dobra, jakie państwo dajecie poprzez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo wiele naszych miejskich szpitali korzysta ze sprzętu, od drobnego. Bardzo dziękuję za łóżka w czasie pandemii do naszych szpitali po sprzęt bardzo poważny, jak wyposażenie całego oddziału neonatologicznego w Szpitalu Południowym nie tak dawno temu, a szpital zajął jedno z 10 miejsc złotej dziesiątki wśród najlepszych szpitali w Polsce z najlepszymi oddziałami ginekologiczno-położniczymi. To również wasza zasługa i nasza wspólna, więc bardzo dziękuję. Gramy do końca świata, jeden dzień dłużej. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o tej licytacji, bo można zobaczyć mównicę, z której był i duch Gomułki, ale także mikrofon, z którego i duch Rolling Stonesów. No tutaj się działo. Pałac Kultury wszystko przeżył. Miles Davis, na który byłem 2 razy, wszedłem na gapę. No już nie
nie poruszajmy tego tematu. Bardzo dziękuję. Ten licytowany głośnik z sali głośnik kongresowej. Głośnik jest z tyłu, jest piekielnie ciężki. Trzeba przy nim pogrzebać, żeby wydobył głos, ale to przecież mamy tylu na pokładzie zdolnych ludzi. Bardzo dziękuję i bardzo proszę Bogdan Czaja, oczywiście dyrektor programowy grupy TVN. Po raz ósmy, bardzo proszę o materiał. Tematem 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są płuca po pandemii. Będziemy grali dla dzieci i dorosłych. Zadbamy o dobre oddychanie. Zobaczcie, tu wszystko gra okej! 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Siema! Oglądaj przez cały dzień w TVN, TTV i TVN24. I to będzie przez cały dzień. Dziękuję. Rzeczywiście po raz ósmy już jesteśmy głównym partnerem telewizyjnym orkiestry, więc skorzystam z tej okazji, żeby podziękować za te 8 lat, ale też za wszystkie te wcześniejsze lata, kiedy wspieraliśmy orkiestrę nie jako główny partner. Wiem, że doceniacie to, że byliśmy z wami wtedy, kiedy nie wszystkim było po drodze z orkiestrą. Cieszę się, że już wszystkie główne media są na pokładzie i że to będzie naprawdę święto całego kraju. Jeśli o to chodzi, co my robimy na swoich antenach, to nie odbiega za bardzo od tego, co robiliśmy w poprzednich latach. 3 nasze największe kanały, jak wspomniał już gospodarz, od 8.25 TVN, pewnie nawet trochę wcześniej TVN24 od samego rana, również TTV i od 8 aż do późnej nocy, do 23.30 na tych trzech antenach. Właściwie przez cały dzień będzie można obejrzeć, co się dzieje zarówno tutaj w sztabie orkiestry, jak i na całym świecie. Jeśli ktoś akurat tego dnia jest za granicą, czy gdzieś z dala od telewizora, to też nie jest dzisiaj problem. Zapraszamy do playera, a tam bez żadnych opłat będzie można przez cały dzień też oglądać to, co się dzieje w ramach orkiestry. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, chociaż tutaj też Jurek wspominał o licytacjach, które też się stały jakąś fajną tradycją przez ostatnie lata. Z tego, co wiem, to wystawione przez naszą firmę i przez naszych prezenterów, dziennikarzy. W zeszłym roku te aukcje przyniosły ponad 500 000 złotych, co oczywiście jest kroplą w całych dokonaniach orkiestry, ale to jest naprawdę fajne, że wszyscy chcą się w to angażować. Tych aukcji w tej chwili jest co najmniej kilkadziesiąt związanych z naszą grupą. Nie będę ich wymieniał, to są od drobiazgu, aż po jakieś większe akcje typu wizyta w studiach Warnera w Londynie, gdzie będzie można wejść w świat Harry Pottera. Bardzo dużo tych akcji, zachęcam do wejścia na stronę czy tvn24.pl, czy tvn.pl, tam wszystkie te akcje są pokazane, opisane. Myślę, że każdy znajdzie tam coś, co pomoże mu się włączyć w działanie orkiestry. No więc zapraszam od rana do późnej nocy na nasze anteny. I mam nadzieję, że będziemy razem, wiadomo do kiedy. Tak będzie właśnie. Bardzo dziękuję. I od godziny pierwszej wejście 8.25. 8.25 w ramach Dzień Dobry TVN. Już zapraszamy. Potem i fakty po faktach. Dużo się będzie działo przez cały Postaram się być. Będę. Oczywiście, że będę. Skrable. Bardzo piękna prezent od Dawida Podsiadły. Tylko u nas. Cała seria tych skrabli. Całą przeznaczył na naszą aukcję. Komendant Główny Policji, pan inspektor Marek Boroń, witam serdecznie. I tak jak już powiedziałem wcześniej, policja także od samego rana będzie nas komunikowała, mówiła, była, przede wszystkim robiła wszystko, nawet chyba nie musi robić aż tak wszystko, ale będzie pilnowała, aby było bezpiecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie Jerzy. Oczywiście jesteśmy z Państwem w trochę z innej formule, ale my zawsze z Państwem byliśmy. 16 tysięcy policjantów dba o bezpieczeństwo obywateli i wolontariuszy. Mam nadzieję, że jak najmniej incydentów przed nami. Jesteśmy przy każdym sztabie orkiestry. Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji działa. Będziemy informować o zagrożeniach. Policjanci ruchu drogowego, policjanci prewencji są z Państwem, ale również policjanci kryminalni, którzy będą dbali o bezpieczeństwo trochę w odmiennej funkcji. Oczywiście uczestniczymy w wszystkich akcjach, dbamy o to, żebyście Państwo zobaczyli też, jak policja wygląda, jak chcemy, żeby policja była postrzegana przez społeczeństwo. Chcemy być blisko Państwa i żebyście Państwo zobaczyli, że policja jest z Wami i policja zaprasza również do tego, żebyście Państwo i Wasze dzieci
w oparciu o nasz sprzęt, o to, jak na co dzień pracujemy, poczuli, że ta policja to jest wasza policja, która chce dbać o bezpieczeństwo waszych najbliskich, i również jeżeli chodzi o osoby starsze, też się nad tym pochylamy. Na stronach naszych informujemy, w jaki sposób wyglądają puszki, w jaki sposób są identyfikatory, bo to ważne, żeby nas nikt nie oszukał, żebyście państwo czuli, że te właśnie wasze środki są przeznaczone dla orkiestry. O, tu właśnie wspomniana puszka. Czy to jest nasza puszka i identyfikator, i już pokazujemy, tak jak pan komendant mówił. Szanowni drodzy oglądający nas, każdy identyfikator, także mój, ma numer. Ten numer później musi być na puszce, razem jakby to jest tożsame. Puszka tekturowa, bardzo kolorowa, z naszymi banderolami, która jakby zabezpiecza przed niepożądanym otworzeniem tej puszki, ale one nie są otwierane, są dostarczane do nas na pokład, czyli tam, gdzie są sztaby, następnie przeliczana, następnie później podamy ostateczny wynik naszej zbiórki. Piękne puszki, które tradycyjnie są przez naszego partnera od tylu lat drukowane bezpłatnie, których mamy także większe, najróżniejsze, które są w różnych miejscach, za co bardzo dziękujemy. Następnie powtórnie idą do obróbki, jeszcze raz są potem używane. To jest identyfikator, to jest puszka, to jest puszka, to jest identyfikator. Wszystko już wiemy. Bardzo dziękuję. I w takim razie zapraszamy także już tutaj w sobotę, bo te wszystkie aktywności będą działały już od soboty, od godziny 10. Ja byłem dzisiaj rano w Radiu Nowy Świat. Za moment wrzucę na aukcję piękny kubeczek z rysunkiem Wojtka Mana. Stworzył takie rysunki typu koń, typu słoń, typu chyba mucha, a może i zając. Piękne rysunki na kubku z moim autografem i Wojtka, ale z przyjemnością znowu potwierdzamy, że eskarbonka, no Nowy Świat idzie niesamowicie ostro. 339 741 zł to jest w tym momencie eskarbonka. Każdy może taką eskarbonkę założyć w każdej chwili, bo na tym to polega i w ten sposób brać udział z nami, będąc w domu, nie wychodząc z domu z różnych powodów. Komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy, Magdalena Eismont. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny wy nie mieliście żadnej przerwy, byliście zawsze razem z nami. Co się będzie działo? Zgadza się. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Tak jak powiedział pan Jurek, Straż Miejska gra z WOŚP nieprzerwanie już od 15 lat. Gramy, wspieramy. Jest to piękna, wspaniała inicjatywa, która zrzesza bardzo dużą liczbę osób, dlatego z tego miejsca chciałabym zaapelować do wszystkich państwa o życzliwość, o szacunek, o wspieranie siebie nawzajem. Straż Miejska łącznie z policją będzie zabezpieczała bieg Policz się z cukrzycą. Będziemy obecni tutaj na Błoniach, będziemy zabezpieczali imprezę masową, główne uroczystości, które będą właśnie o godzinie 20, światełko do nieba. Gdybyście państwo zauważyli, że dzieje się coś niepokojącego, ja bardzo proszę o to, abyście zgłaszali to na numer 986 lub numer alarmowy 112. Także na terenie całej Warszawy będą patrole Straży Miejskiej. Jeżeli cokolwiek będzie się działo, bardzo proszę podejść, powiedzieć, stoimy na Straży Warszawy, stoimy na Straży Warszawiaków i wszystkich osób, które będą na terenie Warszawy. Dlatego gdyby cokolwiek się działo, bardzo proszę o to, abyście państwo komunikowali. Jak wspomniałam i jak wspomniał pan Jurek, Straż Miejska gra z WOŚP. Tak jak co roku, w tym roku mamy bardzo szeroką listę rzeczy, które można wylicytować, dlatego zachęcam wejść na stronę www.strasmiejska.waw.pl. Jest tam możliwość patrolu łodzią Straży Miejskiej, jest możliwość spędzenia dnia w Straży Miejskiej, które rozpoczyna się od odprawy u mnie, ale także w tym roku nowość, ponieważ nasi funkcjonariusze i pracownicy bardzo chcieli wziąć czynny udział także w tym, co można przygotować na licytację, i sami namalowali obrazy, zrobili stolik, zrobili lampkę, zrobili szalik, zrobili aniołki. Także zachęcam, gramy z WOŚP. Ja wszystkim życzę udanej, wspaniałej zabawy, a przede wszystkim bezpiecznej. Siema, dziękuję.
To my bardzo dziękujemy, ale także będziecie w namiocie Ratujemy, Uczymy Ratować, czyli nauka pierwszej pomocy, także będzie policja, także będzie straż pożarna, przedstawiciele tych służb na pewno będą i tam będziemy przez cały dzień robili pokazy, będzie można naprawdę dotknąć fantoma i poczuć, ile to trzeba siły, kiedy prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową, ale to także będzie propagowanie przez cały czas naszego programu Ratujemy, Uczymy Ratować, będą pozoracje na zewnątrz z udziałem straży pożarnej, będzie pozoracja wewnątrz z dzieciakami, to pokazuje, jak niezwykle ta nauka się przydaje i później wraca do nas, bo to dzieciaki nie mają oporów, żeby nas, dorosłych, także uczyć i mówić, jak mamy się zachować, kiedy jest niebezpieczeństwo. Przy okazji dotarłem już do wszystkich służb, które będą i na Błoniach, i będą, są tutaj razem z nami, czyli Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Komenda Główna Policji, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dwa dni temu mieliśmy spotkanie u nas w Fundacji ze wszystkimi służbami, bardzo rzeczowe, bardzo fachowe, takie, które po prostu skupiało się na wszystkich sytuacjach, które przewidujemy, które mogą być groźne. My jakby nie chwalimy się, nie głaskamy, tylko mówimy, co może się wydarzyć tak, żeby to wszystko zadziałało i żeby nie było żadnego kłopotu z tym. Nasz koncert zaczyna się w niedzielę o godzinie 14:00. Wojtek Szumański, później Buzu and Glory, Golden Life, Dorosłe Dzieci, Proletariat, Luiku z Ukrainy, Lordofon, Pull the Wire, Poparzenika von 3, Bokka, Hofmaestro ze Szwecji, Kwiat Jabłoni, Tulia i spotykamy się o godzinie 20:00 na Światełku do Nieba. Zapraszam bardzo gorąco. Trenowane jest Światełko do Nieba już od jednego miesiąca. Specjalna muza, którą skonstruował Dziki, czyli Piotr Hancewicz, a następnie artystów nie zdradzam, bo to jest niespodzianka. Przez 5 minut tu na scenie przygotowujemy takie widowisko. Nie strzelamy, proszę być spokojnym. Nie będzie żadnych ogni, które będą huczały na niebie. Będzie to widowisko, światło, dymy, opadające ognie, ale właśnie takie ciche. Ale oprócz tego przepiękna muzyka, która będzie na ogromnej scenie, która ma przygotowaną ogromną też ilość LEDów do pokazania, ogromną ilość świateł. No myślę, że to będzie takie widowiskowe niezwykle, a później jeszcze nie idziemy o podscenę, bo jeszcze będzie Enej, Zalewski i Lemon. To samo będzie się działo w studio, będą te zespoły wymieniane, ale między innymi dwie orkiestry Dente, orkiestra Nadarzyn i orkiestra policyjna Denta, orkiestra Policji, a orkiestra wojskowa będzie grała tym wszystkim, którzy wystartują o godzinie 12:00 z podsceny w biegu policji z cukrzycą. W związku z tym tych orkiestr jest naprawdę dużo, no ale to też nam na tym zależy. Jakkolwiek bieg wystartują trębacze, hejnaliści Straży Miejskiej. I to też jest już tradycyjnie, rok temu to się wydarzyło. W związku z tym będziemy się tego trzymali. A później muzycznie u nas tu w środku, tu na tej scenie będzie się działo bardzo, bardzo dużo. A zakończymy po tamtej stronie, gdzie jest scena, tutaj będziemy. Zakończymy o godzinie, myślę, 23:00 z minutami mocno razem z WW i to już będzie końcówka, gdzie będziemy po licytacji złotych sertuszek, złotych kart telefonicznych. Błagam, dbajcie o moje gardło, żeby poszło naprawdę z przytupem, ale już są chętni, już te licytacje trwają. Chyba złote serduszko już ma 222 222 złote. Dobrze, i teraz doszliśmy do naszych partnerów, sponsorów, których także bardzo, bardzo, bardzo chciałbym tutaj zaprosić. Play na sponsor. Jest? Aha, jest tylko, ja mówię, żeby nie tracić czasu. Ach, Play, super, się z nimi pracuje, oj. Naprawdę są z nami i w tyle lat i w ogóle robią nam tyle rzeczy, opowiadają i wzmacniają i bardzo wam za to dziękujemy i bardzo was namawiamy, abyśmy wrócili do smyczy, bo to jest taka radość, jesteście z nami także na festiwalu. No i złota karta telefoniczna, to jest właśnie Play, za co bardzo dziękujemy. M-Bank, ale się z nimi gra, naprawdę. Fajnie idzie, ale tutaj mamy materiał, bardzo proszę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów gra z M-Bankiem. Technologia M-Banku pomaga pomagać. Zobacz, jakie to proste. Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a M-Bank płaci od siebie złotówkę na WOŚP. Im więcej osób kliknie, tym więcej M-Bank przekaże od siebie na orkiestrę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo... każda kwota ma znaczenie. M-Bank to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej. Szczegóły znajdziesz na mbank.pl/WOŚP. Gramy razem!
pokazuję wam nasze karty, które, moi drodzy, sami projektujemy. Wszystko to, co tutaj widzicie, cały ten design jest projektowany przez naszą ekipę, czyli to jestem ja, dwie Kasie, Basia i Łukasz, być może nawet są tu razem z nami, ale będą na pewno na finale. To z tą ekipą rysujemy, malujemy, nikogo nie wynajmujemy, tworzymy te dzieła, które nas cieszą, które są takimi naszą wewnętrzną reakcją na to, co się dzieje podczas finału. Mastercard po raz 12, moi drodzy, to są właśnie skarbonki, to jest to, co się dzieje przy okazji chociażby Radia Nowy Świat. Proszę bardzo, materiał. Stara czy nowa? Każda ekipa jest ważna, kiedy możemy pomóc Wielkiej Orkiestrze. Dlatego wpłacam do e-skarbonki od Mastercard, którą założyła Mruwa. O ta! Wpłacaj do e-skarbonki od Mastercard i wspieraj z nami Wielką Orkiestrę. Pomagać znów pełnym składem. Bezcenne. A w tym momencie 25 537 skarbonek, których zebraliśmy już 5 989 480 zł. Allegro, moi drodzy. Jest materiał? Jest materiał, bardzo proszę. Nie wiem, czy wiecie, ale Allegro jest na rynku od 24 lat. I od 24 lat włókniemy razem z Jurkiem i Fundacją! Zwalniamy, tylko przyspieszamy. Jest tak szybko, że zapomniałem kasku. 24 raz Allegro razem z nami. Kiedy byli pierwszy raz, to odbierałem to jako gadżet, jako coś, co może kogoś zainteresuje. W tym momencie 161 427 aukcji. W tym momencie, tu podejrzewam, już jest nieaktualne. Cały czas możecie coś wrzucać na aukcję. Bardzo prosty opis, jak to zrobić na naszych stronach internetowych. I w tym momencie samych aukcji deklarowanych jest 18 290 871 zł. Gdybyśmy tylko mieli te pieniądze, to już myśmy mogli dla pulmonologii zrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wszystkie te eksponaty, które były tutaj, mignęły, nawet ten motocykl pięknie odrestaurowany, taki klasyczny, piękny Ural, tu stoi, można sobie później obejrzeć, dotknąć, będziemy starali się takie rzeczy pokazywać, te, które wjadą. Niestety samochód po przejściach, ten bardzo słynny polski samochód, który przeszedł różne dolegliwości, jest pięknie zrobiony, zjawiskowo, a więc nasz przyjaciel Gasfan, czyli Przemek Szafrański, restaurował go wzorcowo, wzorcowo i ja tak sobie pomyślałem, że chyba do tego samochodu dorzucę broszkę i wtedy naprawdę będzie wszystko pięknie wyglądało. Samochód na chodzie, odnalezione lampy dwie, które zginęły, a już nie będę mówił w jakich okolicznościach, te lampy z tyłu są. Na tym to polega. Dzisiaj ten samochód niech bawi, niech cieszy, niech po prostu pokazuje, że potrafiliśmy z czegoś niekoniecznie fajnej atmosfery zrobić doskonałą atmosferę i także to licytować. Wszystkie te rzeczy, które tutaj są, jeszcze będzie ich więcej, będziemy licytować, będziemy o tym mówili. Daftona, czy ja dobrze powiedziałem, czy kogoś? Nie, Biedronkę, najpierw Biedronka. Biedronka to najpierw materiał. Graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tylko w Biedronce. Po raz kolejny kupisz kultową zimową czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Biedronka.
Czapki rządzą, szanowni państwo, już widziałem te czapki w takich okolicznościach i na takich głowach, że byłem mega zdziwiony, a co roku nowa czapka. Czapki rządzą, ale to także jest, są to rzeczy, które wzmacniają później na końcu konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzeci raz. Sieć jest razem z nami, możecie w każdym sklepie zobaczyć różne rzeczy z naszymi logotypami, z naszymi kolorami i w ten sposób także wzmocnić orkiestrę. Staramy się, żeby to były rzeczy praktyczne, żeby to były rzeczy tak jak czapka, nie marznie głowa, tak jak notatnik, jak kalendarz, jak kubek na gorącą herbatę, jak termos, no wszystko to, co jest do zdobycia. No i teraz już mogę wymienić Daftona, czyli przepyszny adio pomidory, sok, polski sok, ale najpierw materiał. Bardzo ważnym jest, że także firma Daftona i namawiam wszystkie inne. Z tyłu tutaj jest przelicznik dla wszystkich tych, którzy mają jedynkę, dwójkę, którzy mają kłopoty pod tytułem cukrzyca. Przelicznik, ile trzeba później wstrzyknąć sobie insuliny, żeby po wypiciu takiego właśnie buteleczki pysznego soku, żeby wszystko prawidłowo później funkcjonowało. Zapraszamy innych, którzy produkują żywność. Dajmy to bezpłatnie. Dajmy bezpłatnie nasze serduszko pod warunkiem, że taki przelicznik, który my tak samo organizujemy, przeliczamy to wszystko w SGGW, wręczymy takiej firmie. Daftona, która jest sponsorem tego biegu i tak jak powiedziałem, edukacyjnie, niezwykle ważna historia. 5000 pakietów już się rozeszło, nie ma. 5000 tych wirtualnych też się rozeszły. W związku z tym organizujcie już biegi bez tego, co my robimy, czyli wręczamy przepiękną koszulkę, ale także medal. No jest medal dla każdego uczestnika. Lovella, moi drodzy, także gra razem z nami. Krótki materiał. Czy ty się boisz, mama? Troszkę się boję. Tylko troszkę? Tak, bo mama ma wsparcie. A skąd? A z serca. Z tego? I z tego. Od pierwszego dnia razem dbają o nasze bezpieczeństwo. To ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo mamie i dziecku od pierwszego dnia. Dlatego Lovella wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Lovella, nasze serca biją razem od pierwszego oddechu. A my zapraszamy już w sobotę, można się pokręcić karuzelą Lovelli, a więc tu na naszym tym całym obszarze, gdzie będziemy tutaj świętowali przez dwa dni. Także karuzela będzie się kręciła i będzie razem dla wszystkich dzieciaków. Lipton, to już wspomniałem, już teraz możemy zalokować produkt, a więc przepyszna herbata. Poczuj moc dobra. I graj z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tak jak Lipton. I moi drodzy, podczas także naszego pikniku herbatka za darmo, także będzie ławeczka ciepła, na której będzie można usiąść i to także nam bardzo, bardzo, bardzo pomaga. A ja, jeżeli ktoś mi powie, czy już są filiżaneczki, które zaprojektowałem, to jeszcze będę trzy razy bardziej ucieszony. Są, moi drodzy. Lawaca dołączyła do nas, zresztą pokażmy materiał. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki, tworzące symfonię. Uprawiane na całym świecie. W górach. Z włoską pasją. Chciałabym jej zaznać. Kawa, która trafia w mój gust. Tworzona we Włoszech, mieszanka całego świata. Idealna symfonia w filiżance. Odkryj nowy smak czasu dzięki Oro Grande Riserva. Lavazza. Więcej niż włoska. I moi drodzy, to jest jedna chyba z sześciu filiżaneczek, które miałem przyjemność zaprojektować, bardzo piękne. O, jeszcze jest
No i już mamy zmywanko, już jest troszeczkę to. Zaprojektowałem, a następnie zostały one wykonane, chyba w Katowicach, gdzie się znalazła firma, która to zrobiła. Jednostkowe, spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Wczoraj to do mnie dotarło, a więc te projekty zupełnie, absolutnie jednorazowe, przepiękno, porcelanowo to brzmi. No i masz tutaj, chłopaku, pozmywaj naczynia, a ja dalej prowadzę nasze miłe spotkanko. Lawaca jest z nami, moi drodzy, i będzie tak, że z kawą, przepyszną kawusią wzmacniającą na finale i cieszymy się, że właśnie takie potem historie są też naszym udziałem, zostawiają ślad. To nie to, że to gdzieś przylatuje, jest razem z nami. Crunch Chips, moi drodzy, i także proszę o materiał. Z okazji wolnej chaty, z okazji poznania pewnego słodziaka, z okazji tego, że weszło i że zawsze jest blisko twoja paczka i z okazji, że znów Crunch Chips gra z Bośm. Lorenz. Trzeci raz jesteśmy ze sobą i to właśnie dzięki takim partnerom także możemy podejmować się takich wyzwań, jak to studio i to wszystko organizować. Projektujemy to my i tutaj mamy twarde zasady. Kiedy projektujemy, to także na z tyłu opakowania są informacje na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I moi drodzy, ostatni nasz partner, Westman, czyli strefa ciepła w miasteczku finałowym. Firma wszystkim bardzo dobrze znana. Nie tylko skacze najdalej, ale także jutro będzie, pojutrze, jutro już nas będzie bardzo grzała, a więc będzie razem z nami. I z wiadomości także jeszcze dobrych, jeszcze już kończąc powoli, powiedzieliśmy sobie, co bardzo, bardzo, bardzo ucieszyło nas, że także skazani mają szansę, aby grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No chyba, że przed finałem wyjdą do domu, ale ci, którzy są osadzeni jeszcze, mogą wpłacić pieniądze. Uruchomiono konta, moi drodzy, i te konta, na tym koncie jest już 5,5 tysiąca złotych. Ktoś, kto zna zasady jakby pobytu w takim miejscu do osłabnienia, wie, że to nie jest łatwe. Uruchomienie konta związanego z ludźmi odsiadującymi wyrok nie jest łatwą procedurą. Takie konto zostało stworzone. Powiedziano nam, że to trwa, w związku z tym po finale będzie na pewno więcej. 5,5 tysiąca złotych i wiem, że osadzeni w niektórych miejscach słyszą to, co my teraz mówimy. Dziękujemy wam bardzo. Połapcie swoje życie w garść. Poreperujcie wszystko, wracajcie do nas, bo właśnie takie momenty, kiedy możemy pokazać waszą sztukę więzienną, tutaj jest, proszę mi pokazać, to jest człowiek, który już wyszedł, bo był u nas chyba tydzień temu, wręczył mi kolejny rysunek. Jak to mówią, mamy czas. A więc robimy to starannie. To jest właśnie praca, to jest praca jednego z już byłych osadzonych. To jest najlepszy moment powrotu do społeczeństwa, powrotu do tego, co się dzieje obok nas, jakby zaaklimatyzowania się w dobrych fluidach, w takich dobrych momentach. Tu mam takie jeszcze wymienione. Nie, już tego nie będę wymieniał. Najważniejsze jest to, że powiedzieliśmy sobie wszystko. Aktualna kwota już wzrosła, bo była mniejsza. 36 616 307 zł. To jest to, co deklarujemy na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szanowni Państwo, kończąc, kiedy spotkamy się o 8.25, podamy jeszcze jedną kwotę otwarcia, a później wszystkie te kwoty są deklarowane. To jest to, co my przewidujemy. Musimy to wszystko policzyć, ale bardzo często spotkałem się z takim pytaniem. Będzie rekord? Rekordem jest to, że jesteśmy. O rekordach dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo. Służby mundurowe, publiczne radio, publiczna telewizja są razem z nami. To są rekordy. To jest coś, co wraca do nas i oby było jak najdłużej. Ale to od nas zależy. To wszystko od nas zależy. Od tego, w jaki sposób pokażemy także przepowiadaczom złej pogody, co jest ważne, jakie elementy tego, co tworzymy wszyscy razem, są ważne. Co jest istotne w tym, co się dzieje w naszym życiu. Co jest istotne w dzisiejszym świecie, gdzie wojna jest u naszych sąsiadów, gdzie różne niebezpieczeństwa, chociażby te, o których mówimy, zanieczyszczone powietrze, wpływa na nasze życie i na nasze zdrowie. Nie odpuśćmy sobie tego, bawmy się tym. To ma być dzień pełen radości, pełen zabawy, aby nikomu nie przyszła zła myśl do głowy, aby nikt nie trzeba było czekać na jakąkolwiek interwencję, chyba że trzeba komuś pomóc, bo z radości zasłabł. Ale generalnie róbmy wszystko, aby ten kolejny dzień pokazał światu tę nieprawdopodobną moc, kiedy możemy
tak organizować się, kiedy robimy akcję charytatywną. Nikt tego tak nie robi na świecie. Wczoraj dostałem zdjęcie SMS-em przysłane z Cypru. Klasyczna cypryjska knajpka, cztery palmy, może pięć, i jadłospis, i nasz plakat. No po prostu robi to taką robotę, iść sobie Cyprem i nagle widzieć pośród tych palm, o, nasz plakat. To tak otwiera nas na innych i daje taką wiarę, że w ten sposób jesteśmy widzialni. Największe podziękowania są dla sztabów zagranicznych. Ci ludzie gdzieś pracują, ci ludzie muszą przekonać swojego pracodawcę, ludzi, którymi współpracują, że takie rzeczy robią, że muszą mieć chwilkę wolnego. To jest tak niesamowite uczucie zbratania się z tymi ludźmi. Oni stąd wywieźli tradycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczą w tych szkołach sobotnich, w tych szkołach niedzielnych, uczą dzieci już takiej właśnie idei. I przede wszystkim kolejny powrót to są konsulaty, które zaczynają znowu z nami grać. Ambasady, które zaczynają znowu z nami grać. No a przecież Polska słynie z paru rzeczy, no ale z orkiestry także powinna być bardzo dumna i znana. Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które także grają, którym też trzeba pomagać, z którymi też trzeba być. Ja Państwu dziękuję, że przyjechaliście do nas. Będę prosił dziennikarzy, aby stosowali się do tych wszystkich naszych uwag. I one tylko wynikają z tego, że chcemy jak najlepiej transmisję przeprowadzić, a także Wam pomóc. A więc to są godziny spotkań naszych, jeżeli chodzi o konferencję prasową. Dbajcie o mój głos, w związku z tym, no, że tak powiem, nieraz Was minę i się nie zatrzymam, żeby coś powiedzieć, ale to tylko dlatego, że żeby wytrzymać do samego końca. Proszę bardzo, jeszcze Danek, dwa słowa takie, a ja się pójdę przebrać. Proszę Państwa, tak naprawdę grają Wasze serca, a ponieważ u nas wszystko gra ok, to możemy zapewnić za rok 49 oddziałów dla dorosłych i 15 dla dzieci będzie przez nas wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, bo kupujemy najlepiej na świecie. Bo tu wszystko gra ok, więc żeby płuca naprawdę pełną siłą i parą zakrzyknęły, to właśnie to zrobimy. Wszystkim tym, którzy to budują, którzy to zbudowali, którzy to robili, będziemy dziękowali po zakończeniu, bo dopiero będziemy wiedzieć, czy to tam będzie wszystko działało. Na razie nic tutaj, a będzie, już mi mówią, że będzie. Dobrze, no to wy już Wam dziękujemy, ale podziękujemy jeszcze oprócz tego. Bardzo dziękuję, brawa dla Państwa wszystkich, że przyszliście. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.